Witajcie, kochani, na horoskopie w kolejnym tygodniu. Cudownie, że jesteście, cudownie, że wracacie, że się odzywacie w komentarzach, że zostawiacie lajki. To bardzo pomaga, kochani, w rozbudowywaniu tego kanału. Oczywiście, kto ma ochotę, zapraszam na drugi kanał Tarot i Orakle, gdzie coraz więcej się dzieje. Zapraszam serdecznie. Natomiast dzisiaj ogólne zasady. Pamiętajmy, czytanie ogólne, bierzemy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć. I druga zasada, możecie buszować dowolnie po kanale, poszukiwać informacji dla siebie, ponieważ, kochani, nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że gdzie cię przyciągnie tytuł, gdzie cię przyciągnie okładka, tam jest informacja, daj się prowadzić swojej intuicji. Tak jest, kochani, Loteria Lili dalej trwa, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam do udziału, wszystkie dane, wszystkie informacje zawsze są pod materiałami, a dzisiaj, kochani, zapraszam Was już do horoskopu. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku wodnika na czytanie na kolejny tydzień. Wyższe jaźni, bardzo proszę o informacje dla nas, odpowiedzi, rady. W obu obszarach. Okej, czyli jakiś chaos, kochani. Drugi raz rozkładam. Za pierwszym razem karty mi rozsypały się wszystkie praktycznie. Musiałam wyłączyć, nagrywać od początku. I teraz znowu wypadły mi karty, ale widzę już, że to jest energia, która będzie nam towarzyszyć po prostu w tym tygodniu. Dlatego w ten sposób nam tutaj demonstrują. No tak. Po tych kartach możemy wywnioskować, prawda, że tutaj dużo się będzie działo. Dobra, wyjmijmy sobie może wszystkie i dopiero będę nam tutaj analizować to. Pamiętajmy wszyscy, że jest to troszeczkę kolektywne czytanie z racji na to, że jesteśmy w erze wodnika teraz. Więc każdy tutaj tak naprawdę znajdzie coś dla siebie, jakąś podpowiedź. Ok, jeszcze taka główna rada dla obu obszarów. Dobrze, ok. Tak, więc zacznijmy może sobie od tego obszaru, tutaj relacje, związki, miłość. Dwie karty, pierwsze te kwestie, które się pojawiają, ostatnia to jest rada, jak sobie z tym poradzić. Mamy pazia mieczy i siedem buław, to będzie przychodziło, czyli no właśnie, zanim zadziałasz, zanim wyciągniesz broń tutaj do obrony, najpierw się dowiedz, dopytaj, zorientuj się, nie działaj pochopnie. I powiem Wam szczerze, kochane wodniki, ja już to odczułam w tym tygodniu. Tak, mamy takie poczucie tutaj, będziemy mieć takie poczucie tutaj, że coś idzie nie tak i będzie nam się chciało zareagować i obronić, ochronić jakby, a tu jest pokazane, zaczekaj, wstrzymaj się, zaobserwuj to, przyjrzyj się, jakby cisza tu jest potrzebna, czyli obserwuj, zamilknij, prawda, nie gadaj tu, obserwuj, nie reaguj, nie działaj pochopnie, wstrzymaj się. Natomiast jeżeli coś przychodzi typowo i ty widzisz ewidentnie, że trzeba zadziałać, to w tym momencie działaj, oczywiście, że działaj, wodniku, ale absolutnie żadnego wychodzenia przed szereg, kochane misie moje. To jest ważne, żeby się nie wygłupić, bo mi niedużo brakło i bym się strasznie wygłupiła, wiecie, także tu uważajcie, kochane misie, bo bardzo się można dać zwieść tej energii, która tutaj się pojawia nam. Zobaczcie, jaka piękna karta, o, jaka piękna, ale co jednocześnie, serce w ogniach, serce płonie, jakaś potężna transformacja, jakaś zmiana w obszarach oczywiście relacji, związków, miłości, ale też ta relacja pomiędzy ty a ty, prawda, czyli ta wewnętrzna relacja, też tu coś się będzie działo, też będziemy mieć tutaj, kochani, jakieś takie wewnętrzne, jakbyśmy sami ze sobą walczyli, takie mam poczucie, nie wiem jak to nazwać do końca, ale jeżeli ktoś z Was coś takiego przeżywa, będziecie na pewno wiedzieć, o co chodzi. A tu jakieś buziaczki, proszę bardzo. No dobra, zobaczmy wszystkie informacje. Bardzo szaleńczo skaczą te karty, widać dużo energii. Prawdę ukrytą sobie teraz zobaczmy. Ktoś tutaj, zobacz, nie może przestać o tobie myśleć, zobacz, wow. I druga
wiadomość, ktoś tutaj mówi, zaczynam rozumieć naszą relację, nasze połączenie. No dobra, to może dajmy. Ok, teraz weźmy karty z tej drugiego obszaru, czyli tu są prywatne relacje, związki, miłość, prywatne rzeczy, tak? Natomiast w tym drugim obszarze tutaj mamy obszar zawodowy, kariera, sprawy finansowe, urzędowe, wszystko co poza domem. Tak, tu jakaś fajna współpraca i nowe pomysły doprowadzi do sukcesu, ale generalnie jest podpowiedź myśl pozytywnie. Patrz na to wszystko, co się dzieje w bardziej pozytywny sposób. Pozwól sobie, no zobacz, zobacz wodniku, no more complaining, czyli przestań narzekać, przestań marudzić tutaj wodniku. Poszukuj pozytywnych rzeczy, poszukuj pozytywnych aspektów danej sytuacji, prawda? Bo pamiętajmy, jeżeli marudzimy, mówimy o złych rzeczach, które mogą się wydarzyć albo które się wydarzyły, przyciągamy to wyżej wodnika do siebie w jeszcze większej ilości, prawda? Natomiast kiedy skupiamy się na pozytywnych rzeczach albo nie dajemy się wciągnąć w te negatywne rzeczy, wówczas generujemy wokół siebie pozytywny myślokształt, który przyciąga do nas więcej pozytywnych rzeczy, więc to jest fantastyczne. Zobaczcie, poparcie. Zaoferuj komuś swoje poparcie, czerp radość z udzielania pomocy innym. Tak. Zawsze łatwiej jest się skupić na kwestiach innych osób i na pomaganiu innym osobom, niż, prawda, wziąć się za swoje sprawy. My to wiemy. I w tym tygodniu twój głos będzie ważny dla kogoś, twoja rada będzie ważna dla kogoś, ale ja tu też czuję, zanim poradzisz, zastanów się najpierw, czy to nie jest projekcja twoich wewnętrznych lęków, twoich wewnętrznych wątpliwości. Tak tu poczułam. Dobra, dopytajmy. Paź mieczy. Relacje, związki, miłość. Jest tu obszar, gdzie wodnik mówi, nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć. Wiem co wiem, reszta mnie nie obchodzi, prawda? Blokuje się, nie chcę gadać. Zablokowanie totalne. Brak możliwości podjęcia decyzji, bo jest stagnacja, jest takie zastygnięcie, prawda? Brak rozmowy, co tutaj też widać, więc może gdzieś u kogoś jest właśnie przyblokowana rozmowa. Jest obserwacja, bo paś obserwuje, więc może gdzieś, zobaczcie, 7 buław, 8 buław, wow. Oj, będzie się ruszać energia, kochani, będziemy tutaj. Mam takie poczucie, jakby popychani do tego działania, jakby przychodzi ktoś i tam tyca tym kijem, prawda, popycha, sprawiając, że no może wodnik nie wytrzymać. Czekajcie, zobaczymy, czy wytrwamy tutaj w tym spokoju, pokażcie nam proszę. Czy wytrwamy, nie wiadomo, ale jest zachęta, żeby to zrobić, żeby wytrwać, żeby być cierpliwym, żeby obserwować, żeby być na spokojnie tutaj, podchodzić do tego i brać, jak się to mówi, na klatę, to co przychodzi, w tym momencie, w którym przychodzi. Nie wychodź przed szereg, nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków, nie oceniaj książki po okładce, słyszę tu tego rodzaju podpowiedzi, ale przede wszystkim nie blokuj się, poszukuj informacji. Właśnie rób wszystko, żeby się dowiedzieć, żeby się przekonać, żeby się doinformować. Szukaj wiadomości, informacji z obu źródeł, prawda? To jest tutaj ważne. Czuję tutaj, że jakieś osoby, jakieś wodniki przeżywają tutaj tą zmianę, tą transformację w relacji. Ktoś tu się zastanawia nad wejściem w związek małżeński, na przykład. Ale są takie osoby tu, które bardzo się tego boją i nawet nie chcą o tym słyszeć. Też są. Tak czy inaczej, podpowiedź tu jest przemyśl to dobrze, zastanów się, czy to jest twoje, czy nie twoje, prawda? Porozmawiaj z tą osobą, dogadajcie się tu, poszukujcie tej wspólnej płaszczyzny między sobą, prawda? Żeby znaleźć się gdzieś w pół drogi na tej zasadzie, prawda? W rozmowach. No jakaś sprawiedliwość tu się pokazuje. Jest też podpowiedź, bądź osobą sprawiedliwą, prawda? Każdy z nas ma swoją ścieżkę, każdy z nas ma swoje przejścia,
I też potrzeby, wiadome, z tym idące. Ojej, jakieś przyblokowanie, to czuję cały czas. Czuję, że tu jakieś wodniki blokują się na zmianę, blokują się na wejście w coś nowego. Dobra, idźmy dalej. Mamy biznes, kariera, sprawy finansowe, zawodowe, urzędowe. Słoneczko i królowa kielichów. Dwa kielichy i... Wow, karma, czyli sąd ostateczny i as mieczy i as pentakli. Dwa miecze, dwa asy w znaczeniu. 11, ulala. Będzie się działo, kochani. Będzie się, kochani, tutaj działo. Dobra, weźmy jeszcze runę, żebym zobaczyła w całości. Ale co? Co się będzie działo? No właśnie, co się, Lili, tu będzie działo? Co się będzie działo, to kochane wodniki, każdy z nas zobaczy osobiście na własne oczy, ale co nam tu ogólnego pokazują dla nas wszystkich? Potężne przebudzenie, jeżeli chodzi o współpracę z kimś, albo w ogóle o współpracę z innymi osobami, będziemy szukać nowych możliwości, albo otrzymamy nowe możliwości właśnie współpracy. Jednocześnie to, ta możliwość daje nam taką ulgę i poszerza nam możliwości, poszerza nam perspektywy, prawda? Może tutaj ktoś otrzyma propozycję zajęcia innego stanowiska. Może tutaj chodzi o stanowisko typu partner, prawda? Też, no to na pewno nie będzie dla aż tylu wodników, ale dla największej ilości z nas to jakaś współpraca, kochani. Coś tu się kroi, co będzie prowadziło do bardzo fajnego nowego początku. Oczywiście, że asy to są wyzwania, także tu się trzeba liczyć z tym, że będzie co robić, prawda? Uwaga, żeby nie popadać w jakieś emocjonalne... zbyt dużą emocjonalność, może tak powiem, bo to nie będzie tutaj dobrym. Cztery miecze ogólnie do całego tego czytanka nam podpowiada: weź ty sobie, wodniku, usiądź na pupę czasem, weź ty odpocznij, poukładaj sobie wszystkie rzeczy w głowie, prawda, jak tutaj mamy pokazane w tych kartach. Coś tam przemyśl jeszcze, co trzeba przemyśleć po swojemu. Zostaw jakieś konflikty, żale za sobą, ogólnie przeszłość. Ja tu czuję, żeby jakąś przeszłość, która gdzieś tu się wlecze. Może to są sprawy prywatne, a może to są sprawy firmowe, zawodowe, karierowe, biznesowe. Gdzieś tutaj są jakieś lęki jeszcze nieuzdrowione, nieuleczone. Może się obawiasz czegoś, jakby cały czas patrzysz z takim zastanowieniem, czy będzie dobrze, czy będzie dobrze. Czyli czuć tu taką nerwówkę, czuć tu stres. I zobaczcie, co tu nam się pokazuje. Mamy Isas runę. To przyblokowanie, które czułam przedtem, takie zmrożenie energii właśnie tu gdzieś się nam pojawia. I trzeba sobie pozwolić po prostu na to, żeby przeżyć ten zastój. Jeżeli tu gdzieś jest zastój, pamiętaj, że to się dzieje po coś. Może po to, może to jest taka insynuacja dla ciebie, żeby trochę usiąść, odpocząć właśnie. Pozwolić sobie na chwilową izolację, żeby tu gdzieś przemyśleć, poddać coś refleksji, prawda? Może żeby się bardziej skupić, może żeby się bardziej samokontrolować. No właśnie, tutaj też, no właśnie, to co powiedziałam na początku, żeby się gdzieś nie wygłupić, żeby gdzieś nie wyskoczyć z czymś, prawda? Tak jest. Runa Isas ogólnie pomaga nam zatrzymać te wszystkie negatywne procesy. Jeżeli robimy coś, co jest destrukcyjne w naszym życiu i nie potrafimy tego dostrzec, to jak nakreślimy ten znak, czyli taką runę Isas, i poprosimy ją: zatrzymaj to, co destrukcyjne w moim życiu, to się dzieje wtedy. Więc jeżeli ktoś z was czuje, że taką ma potrzebę, możecie sobie skorzystać z tej czystej magii właśnie runy Isas. Natomiast jeżeli to zrobisz, to pamiętaj, że będzie efekt też w twoim życiu, prawda? Zdecydowanie ta runa też mówi: działaj ostrożnie właśnie, działaj rozważnie. To, co mówiłam na początku, zaobserwuj, przemyśl, zastanów, nie działaj pochopnie. I też tutaj jakieś wchodzenie w nową współpracę, tu też trzeba to przemyśleć, żeby... Zawsze mówię, kochani, nigdy nie podejmuj decyzji w stanie euforii czy jakiejś wielkiej radości, prawda? I nigdy nie mów do drugiej osoby takich słów krytyki, kiedy masz totalnego doła, bo to zawsze sprawia, że mamy taki ten osąd przytłumiony i też jesteśmy zbyt za bardzo wtedy w jedną albo w drugą stronę, prawda? Więc decyzja jak najbardziej,
ale kiedy emocje opadną, kiedy widzisz szeroką perspektywę, może tu też kogoś dopytaj, jak ten to, ktoś to widzi, zastanów się, jakby przemyśl wszystkie za i przeciw, przemyśl, co z tym idzie, co dalej w związku z tym, prawda? Zobaczcie, co nam tu pokazują. Wodniki, zajmijcie się czymś. Przestańcie się martwić, przestańcie narzekać, przestańcie marudzić, przestańcie się doszukiwać złych rzeczy. Skupcie się na tym, co możecie budować, tworzyć, rozwijać, kreować, prawda? Kreatywność, pozytywne myślenie, pozytywne postrzeganie. To jest to, kochani, co tutaj w tym czasie jest dla nas sugerowane. Tu jeszcze nie powiedziałam, że jakieś mogą być nowo poznane osoby, mogą być jakieś miłości tutaj, kochani, jakieś romanse, flirty. Może ktoś tu podgląda, zagląda wodnika, może się tu odezwie w tym czasie. Może ty się odezwiesz do kogoś, bo nabierzesz odwagi, albo może w tym tygodniu po prostu nabierzesz tej odwagi, żeby to zrobić w następnym tygodniu. Też tak może być. Zobaczcie, 11, 11, wow, 11, 11, a tu na spodzie, zobaczcie, 4 buławy, która też jest mówione, że to jest 11, 11, bo te 4 buławy, także no, jakaś brama energetyczna w tym tygodniu jest, kochani, ale trzeba to zauważyć i działać według tutaj tych zaleceń, czyli przestajemy marudzić, kochani, choćby co, głowa do góry, doszukujemy się dobra w tych rzeczach, w których możemy się doszukać dobra, prawda? Mini wybierz kartę. Na 3 możliwości możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Jedyneczka. Mamy niewłaściwy moment. Zaczekaj. Numer 2. Zdecydowane nie. I numer 3. Tutaj mamy morze. Dobrze, kochane wodniki, to tyle. Utulam i życzę nam wszystkim dobrego tygodnia. Pa, pa.